serdecznie witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Zaprosiłam gości z miasta, ale nie dopisali. Nie wiem dlaczego. Być może jest już po wyborach, ale to nie jest ważne. Nasi przyjaciele w zasadzie przyszli. I szczególnie witam pana dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego ze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Panią wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, panią Jolantę Kodemską, panią z pomocy z Centrum Pomocy Rodzinie, panią Marzenę Biernacką. Witam media Tomaszowskie. Przede wszystkim bardzo serdecznie witam naszego księdza. Jest to ksiądz, co prawda nie z terenu naszego miasta bezpośrednio, ale w obrębie miasta. I to ksiądz nazywa się Robert Seweryn. Sądzę, że będzie nam również miło słuchać wykładu na dzisiejszym spotkaniu naszego księdza. Sądzę, że będzie to już nasz ksiądz. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Myślałem, że w innych okolicznościach nie przy jajeczku i jedzonku, więc postaram się mówić w miarę krótko. Ponieważ święta wielkanocne przed nami, więc i temat dzisiaj takiej, no może nie wykładu, takiej może refleksji, może dłuższego wywodu, to właśnie śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jezus Chrystus od samego początku wzbudzał kontrowersje. Jego nauka była zupełnie nowa, dlatego nie zaakceptowali go faryzeusze, uczeni w piśmie i wszyscy, którzy stanowili, przestrzegli prawa żydowskiego. Jezus był totalną nowością. Dlatego też wielu próbowało podważyć jego historyczne istnienie, albo powstawały we wczesnym chrześcijaństwie również herezje na temat samej śmierci Pana Jezusa. Dzisiaj nauka głosi, że śmierć na krzyżu Pana Jezusa jest faktyczna, ale w historii Kościoła zdarzało się takie poglądy, które dzisiaj wydawać się mogą śmieszne, ale wiele osób uważało, że Pana Jezusa pomylono z Szymonem Cyrenejczykiem. Że wcale to nie Chrystus umarł na krzyżu, tylko Szymon Cyrenejczyk. No z całym szacunkiem do rzymskich żołnierzy, nie wiem jak było z ich wykształceniem, ale wydaje się naprawdę bardzo mało prawdopodobne, żeby tego ubiczowanego, tego, który niósł krzyż, pomylić z człowiekiem, który wracał z pola. No chyba, że praca na polu była tak samo wykańczająca jak biczowanie 40 batów bez jednego. Dalej, następną taką herezją chrześcijańską na temat śmierci Pana Jezusa to jest to, że Pan Jezus zszedł z krzyża. Wyszedł, ponieważ był Bogiem i człowiekiem, to ten Chrystus Bóg opuścił tego człowieka, wstąpił w kolejnego, więc to jest też mało prawdopodobne. I trzecia taka sytuacja, że Pan Jezus przeżył biczowanie, przeżył ukrzyżowanie i kiedy go apostołowie zdjęli z krzyża, opatrzyli jego rany i Jezus dalsze lata swojego życia przeżywał w ukryciu. Doskonale dzisiaj sobie zdajemy sprawę z tego, że jest to niemożliwe, bo jak podaje nam Pismo Święte, Chrystus został przebity na krzyżu włócznią, jego serce zostało przebite na krzyżu i wypłynęła krew i woda. I dzisiejsza medycyna nam powie, że jeżeli wypłynęła krew i woda, to znaczy, że to serce już nie biło. Jest to medyczny dowód na to, że Chrystus umarł na krzyżu. W związku z tym najpierw próbowano również podważyć jego śmierć faktyczną, co później fakt jego zmartwychwstania. Zacznę najpierw od tego, że zmartwychwstanie jest głównym przedmiotem naszej wiary, bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna byłaby nasza wiara, jak podpowie święty Paweł, i bez sensu byłoby słuchać nauki kogoś, kogo zabito 2000 lat temu. I korzystając z okazji, że to lada dzień święta Wielkiej Nocy, chciałbym złożyć Państwu w imieniu społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 życzenia właśnie wielkanocne. Aby zmartwychwstały Chrystus przyniósł wszystkim Państwu radość, spokój i wiarę w dobro świata. Życzymy również, aby te święta wielkanocne spędzone były w spokoju, w gronie rodzinnym i przyjemnej atmosferze.
a przede wszystkim, czego życzę wszystkim Państwu, jak i sobie, to bogatego zajączka. Tutaj chcielibyśmy przekazać na ręce Pani Prezes dla wszystkich Państwa drobny upominek świąteczny i jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. Oddział rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu dzisiejszym zorganizował spotkanie wielkanocne dla swoich członków. Spotkanie organizowane jest co roku, jest to już tradycja ze strony związku. Przychodzi coraz więcej członków. Byli także zaprzyjaźnieni goście z zewnątrz. Dzień, który jest dniem takiego spotkania okolicznościowego,
Jest to dzień, który na długo zostaje w pamięci naszych członków, co dla niektórych osób jest to jedyne śniadanie wielkanocne, z uwagi na to, że część z tych osób, która dzisiaj jest na tym spotkaniu, są to osoby starsze i samotne, nie mające rodzin na terenie Tomaszowa. Dlatego chcemy, aby to święto po prostu było taką pamiątką na cześć tych zbliżających się świąt wielkanocnych. Związek aktualnie liczy więcej członków niż w ubiegłym roku, mogę tak powiedzieć. Zobaczymy jeszcze, ile tych członków będzie do końca roku. Organizujemy dla swoich członków, oprócz tych spotkań okolicznościowych, różnego rodzaju wyjazdy, wycieczki jednodniowe, w czasy dziesięciodniowe, a także święta. Właśnie takie święta typowo okolicznościowe, jak Boże Narodzenie, Dzień Seniora, które będą w okresie późniejszym. Przewidujemy także 21 kwietnia Dzień Inwalidy. Jest to jedno również ze świąt okolicznościowych, na które członkowie bardzo chętnie przychodzą, bo oprócz występu artystycznych jest również potańcówka, która cieszy się bardzo wśród naszych członków, z uwagi na to, że członkowie również w tym wieku senioralnym bardzo lubią się bawić.